Niebawem rozpoczynam drugie 45 minut pojedynku Piast JKS. Przypomnę jeszcze składy obu drużyn. Drużyna gości. W bramce 12 Guridow, 18 Ptasznik, 19 Baran, 29 Markiewicz, 17 Raba, 11 Bała, 21 Sobolewski z 8 Kardenas, z 10 Pawlak, 32 Maria Renko i 99 Has. Piast w następującym składzie z 1 Jakiel, 6 Dębski, 3 Sas, 5 Sobol, 16 Pasaj, 18 Wielgosz, 11 Buczkowski z 8 Popek, 13 Suberlak, 7 Gonzales i z 10 Zieliński. Dzisiejsze starcie prowadzi trójka sędziowska ze Stalowej Woli. Arbitrem głównym jest Mariusz Myszka, sędziowie asystenci Marek Witoń oraz Paweł Okleciński. Thank you.
50 minuta, nieporozumienie obrony z bramkarzem Piasta i 0-2. Thank you.
Pierwsza zmiana w drużynie Piasta. Boisko opuścił przez 13 Piotr Suberlak. W jego miejsce z numerem 20 Wojciech Kos. Hey!
Kwiatka. Boisko później leczy z 8 Maksymilian Popek. W jego miejsce jest numer 9 Patryk Strawa. Zmiany w obu drużynach. W drużynie Piasta boisko opuści z 18 Arkadiusz Wielgosz. W jego miejsce z 15 Jacek Broda. Natomiast w drużynie gości boisko opuści z numerem 32 Ihor Maliarenko. W jego miejsce z numerem 9 Michał Stankiewicz. Let's
na to wyjść, zwłaszcza to! Ej, do gry, do gry! Drugie! Rozdziela! Żudziu! Żudziu! Nie, nie, nie!
Żółtą kartką powinien zawodnik Piasta. Kręcę numerem 7, Felipe González. JKS-ie. Boisko opuścił końcu z 11 Kamil Bała. W jego miejsce z numerem 7 Aleks Kopcio. Nie, 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 nie
Opuścił się z 8 Michel Cardenas. W jego miejsce zająłem 3 Maciej Saramak. Thank you.
10 minucie JKS podwyższa na 3-0. Autorem trafienia grający na 17 Bartłomiej Rawa. Arbiter główny zakończył stację. Piast przegrywa z ZKS-em 0-3. Przypomnę, że najbliższy mecz Piast zagra w sobotę 23 kwietnia o godzinie 16 w Krośnie z Karpatami, a na tym obiekcie spotykamy się 30 kwietnia. Wówczas to o godzinie 11 Piast zmierzy się z Głogowią Głogów Małopolskich.